Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku kulinarnym, chociaż dzisiaj dosyć nietypowo, ponieważ nie mam przepisu. Stwierdziliśmy z Hubertem, że trochę poszalejemy w tej kuchni. Hubert znalazł przepis w internecie, kupił mi składniki. Ja płaciłam na fakturę firmową. Kupił składniki, które są potrzebne mi do tego przepisu. Ja wiem, co to jest za przepis. Jest to zapiekanka lasagna wegetariańska w sosie beszamelowym, tak? Więc ja wiem o tym, no ale nie mam przepisu, więc muszę improwizować z tych składników. Wiecie, nie chcemy robić tu takiej totalnej, żeby to było totalnie odjechane, no bo też chcę, żebyście sobie mogli z tego skorzystać, dlatego to jakby będzie miało, mam nadzieję, ręce i nogi. Mniej więcej mam wizję, jak miałabym to przygotować, no i zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale oczywiście nie obyło się bez utrudnień. Nie mamy makaronu na lasagne, bo nie było takiego makaronu w Lidlu, także mamy takie zastępstwo, stwierdziliśmy, że to w sumie wygląda jak mała lasagna, więc będą takie mikro lasagne i zrobimy sobie taką bardziej zapiekankę warzywną i myślę, że też wyjdzie przepysznie. No i cóż, zabieramy się do pracy. Dobra, przyznaję, że no nie robiłam takiej lasagne zapiekanki u nas i mam taką koncepcję na to, że cukinię i bakłażana pokroję i nie będę nic z nimi robić, po prostu one się już będą podgrzewać mi potem w piekarniku z całą resztą, bo są to warzywa raczej dosyć miękkie, szybko się robią gotowe. Za to marchewka na przykład, raczej bym ją starła na tarce, żeby była drobniejsza, żeby ona mi nie wyszła twarda. Trochę zastanawiają mnie pomidory. Zdarzało mi się robić pomidory w piekarniku i one bardzo dużo puszczają wody i się robi taka ciapka. Więc chyba zrobię tak, że podsmażę sobie cebulę i czosnek i do tego dodam te pomidory, żeby je na patelni podsmażyć i odparować nadmiar wody. Już sobie nastawiłam wodę na makaron, bo wydaje mi się, że do zapiekanek warto jednak taki chłodny makaron. No i sos beszamelowy to potem sobie zrobię. Nie robiłam sosu beszamelowego, ale oczywiście jadłam, więc tam coś tam świta. Masło bym sobie rozpuściła, żeby było płynne. No i potem chyba po prostu zmieszam z jajkami, z mąką, z tą gałką muszkatołową. To Hubert mi podpowiedział, nie wiedziałam tego, w sensie, bo zapytałam, po co ta gałka. To, że do tego sosu, bo nie dałabym do beszamelowego, nie wiedziałam o tym. No a sery to tam po prostu mozzarellę raczej dam tak między warstwy, a cheddar na górę. Taki jest mój plan. I w ogóle wiecie, że nie wiem, jak się kroi bakłażana? Ja nigdy nie przyrządzałam bakłażana. Zacznę tak. Ciekawe, czy on ma jakieś pestki. Zrobię go takiego właśnie. Jadłam bakłażana, nie raz, nie dwa, nie trzy, ale nigdy nie przyrządzałam. Ej, on nie ma pestek. Ekstra. Mogłam go w sumie w kostkę, ale dobra, już będzie git. Mam nadzieję, że wyjdzie smaczne i też sobie właśnie skorzystacie. I to jest w sumie dobry odcinek, żeby pokazać, zachęcić w sumie do takich eksperymentów w kuchni. Bo myślę, że naprawdę to wyjdzie dobre, wyjdzie na pewno wartościowe, no bo już widać po tym, jakie tu są składniki fajne kupione. Ciebie przekroję na pół, bo jesteś za wielki. O nie. Dobra, dam sobie na razie to tu, potem będę coś kombinować, co z tym zrobić. Kątem ucha słyszę, że gotuje mi się już woda na makaron. Ile by go wrzucić? Myślę, że połowa, bo ta foremka w sumie nie jest taka duża. Zrobimy chyba taką głównie bakłażanową, Hubert, bo jak użyję to wszystko, to mi się to nie zmieści. Dobra, wrzucam. To cukinię chyba użyję jedną i marchewkę też jedną. Tak zobaczyłam, ile tego bakłażana już tu mam w tym. Dobra, cukinia jest i nie ma miejsca w foremce. Koniec przepisu, kochani. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia. No ja lubię tak improwizować, powiem wam. Nie jestem zestresowana. Szok, co? Jestem u siebie w domu i kroję warzywa i nie jestem zestresowana, dacie wiarę. Czosneczek sobie dam jeden, chociaż najchętniej bym dała 40, bo strasznie lubię czosnek. Ja właśnie mam tą skłonność, że nieważne jaki robię taki przepis z jakimś sosem zapiekanym, to ten sos zawsze wychodzi czosnkowy, bo po prostu wpierdzielam tyle czosnku, że nieważne jakie by tam były inne składniki, to i tak czosnek dominuje. A tutaj nie ma dominować ten beszamel. No i też go podsmażę, więc on tak straci w sumie tą swoją intensywność trochę. Czosneczek jest, cebulka. Wszystko pod kontrolą, nie zapętana. Górka z filmu, podpalając gama. No już. Oj, zaczynam czuć soki cebulowe. A, ty nie chciałeś oliwy do tego przepisu, no to podsmażę to na oleju. O, i sobie cebulę teraz pod oczy dałam. A! Dobra, o, idealnie, patrzcie. Wszystko zaplanowane.
makaron od... Odpierdol się, proszę ze mną nie rozmawiać na ten temat. Odcedzę, a cebulka się będzie tutaj pięknie mi rumienić. Ja w tym czasie będę kroić pomidory. Tak mi dobrze idzie, że ludzie nie uwierzą, że wiesz, nie wymiatam w tym przepisie. Dobra, niech on sobie tu stygnie, cebulka tam, a my się bierzemy za pomidory. Nie wiem nigdy, jak kroić pomidory, żeby to miało ręce i nogi. I daję takie większe właśnie kawałki, no bo nie chcę, żeby mi się taka totalna ciapa zrobiła, nie? No jeszcze jeden, ten większy dam. Cyk. I myślę, że to dobry czas, żeby sobie skroić tą marchewkę zaraz. Trochę mam mokrą już tą deskę. I co z tym zrobić? Się sięgam. O nie! Co to za deska w ogóle? Od razu antyreklama. Nie no, przyznaję, myłam ją w zmywarce, a nie mogłam. A i ciekawostka, nie mam obieraczki do warzyw, więc nie będę jej obierać, tylko tak skroję jakieś takie ciemniejsze miejsca. W ogóle pod skórką marchewki jest najwięcej witamin, więc no i ścieram po prostu na tych dużych oczkach. Teraz wam coś pokażę. Patrzcie to. Proszę, gotowe. Myślę, że możemy lecieć tam z pomidorami. Droga pani cebulo, na ratunek pomidorki. Myślę, że można sobie to trochę doprawić. Dam pieprzu. Dam bazylii. Dobra, będzie dużo bazylii. I soli troszeczkę. Może możemy już ten sos przygotować i on będzie sobie czekał na nas. Czym by go tu zrobić? Takim ładnym... Właśnie, masło muszę roztopić. O, to idealnie, że to wziąłem. Gdzieś tyle myślałam. To będzie pewnie z 40 gramów, coś takiego. Spoko to będzie ty, te pomidorki. Będą takie bazyliowe, one będą takim, wiesz, ciekawym elementem dodatkowym. Kurde. Mogłam go podlać zimną wodą, ale w sumie jak się zlepi, to będzie, wiesz, makaron z lasagne. Będzie taki jeden wielki płat tego. Jak to przekładać? Na pewno na dół dam makaron i później chyba no, trochę tych warzyw, trochę tego, potem ser, znowu potem makaron i potem już tylko ser, żeby to właśnie było takie lasagniowe. To z sosem? Sos na makaron, ostatnią warstwę makaronu, żeby on sobie spłynął na dół i na to serek. Jeżeli używacie mozzarelli, to polecam ją sobie najpierw odsączyć troszkę. Chyba użyję tej i tej. Jeszcze zrobię... O, masło! No i właśnie polecam z mozzarelką zrobić coś takiego. Jak ją sobie przekroicie, to ona naprawdę będzie puszczać wam dużo, dużo wody. No i później po prostu już po trawie nie będzie tej wody. Dobra, to masło muszę sobie teraz wystudzić, bo tak. Już się gubię. To już pójdzie troszkę tutaj. Nie ma tak dużo tego makaronu. Mogłam troszkę więcej, ale nie, będzie git, bo te warzywa tu jeszcze będą. Dobra, to reszta będzie na górę. Hop, hop, hop. No i teraz trzeba dać trochę tego. Damy tego bakłażana. Dużo tego bakłażana będzie, też nie wiem, czego zużyć całego. Wielkie warzywo. Troszeczkę damy tej cukinii tutaj. Aj, dobra, jeszcze ta nasza marchewka. Ho! Ups. Ty, to będzie fajne, pa. Kolorowe, tiruliru, troszeczkę tego. Serio mam na to smaka. Dobra, tak zrobimy. I lecimy z drugą warstwą makaronu, który jest tu oczywiście. Nie, wróć. Warzywa, makaron będzie przecież na samą górę. Kurde, nie posoliłam, nie posoliłam tam tych warzyw. No trudno, teraz te posolę. Z czernią w ogóle ten bakłażan, pewnie powinnam go później dużo pokroić, a zaczęłam od niego. Dużo tej marchewki też, mogłam jednak tą mniejszą chyba zetrzeć. Ale syf, co? Pomidorki. Posmaruję tutaj. I chyba dam teraz mozzarellę już tutaj, bo później na makaron już będzie ten cheddar. No, warzyw sporo zostało, ale no, bo to pewnie było na większą porcję, ta foremka to są w sumie takie dwie porcje. Ale spoko, może wyjdzie smaczna i będę robić cały tydzień. Mam takie fazy, że jak zrobię jakiś dobry przepis, to potem go męczę, aż mi się tak zbrzydnie nawet. Dobra, ale cheddaru jeszcze nie będę, bo tutaj bym sobie ten sos dała. Właśnie mnie oświeciło, niestety.
jak się robi beszamel. W sensie to dokładnie nie wiem, ale pamiętam, bo moja mama chyba kiedyś robiła, że to się masło roztapia, podgrzewając się daje mąkę i właśnie chyba mleko i to się robi takie gęste i dopiero pewnie się to z jajkiem miesza. Zawaliłam to i zrobiłam zupę mleczno-jajeczno-mączną. Nie wiem, kochani, co z tego będzie. W ogóle nie wiem, czy tego nie zblendować sobie czasem i dać więcej mąki. Chyba tak zrobię. Także chwilę wam pohałasuję, ale to wyciszymy, Hubert, tutaj jakąś tam muzyczkę klasyczną i dam więcej mąki, żeby to jednak było gęstsze. Zrobiłam świetne ciasto naleśnikowe i zaleję to, no. Niech się dzieje wola nieba. No i co? No i cheddar, kochani. Może cheddar tutaj uratuje sytuację. Mam takie w ogóle plastry, ale... Jest otwarty. Weź użyj ten mój. A ten też już otworzyłam. No ale on jest nowy, nie? No tak. Ja mam taki lepszy, bardziej pomarańczowy. A to dobrze, no ja chciałam taki. O, rzeczywiście. Nie było takiego. A ile co? No i co, cheddarek, kochani? Ej, serio, fajnie. Dobrze, dobrze. Dobrze, żeś to powiedział. Ja go tak go porobię. Najlepszy. Jak on pachnie. No tak, on wymiata. Ty, jaki cheddar. Co ty kupiłaś? Ale słuchajcie, słuchajcie. To jest cheddar i mój chyba nie ma karotenów, a twój ma. Jedna. Twój ma karoteny i dlatego ma taki kolor. Jakby cheddar pewnie nie jest taki. Chyba, że cheddar powinien mieć karoteny, a tutaj zapomnieli o nim. No i co? No i nie wiem, będzie zajebisty ten cheddarek. Jeszcze mi tak narobił tutaj tera nadziei. Ale jak on pachnie. Ja nigdy nie jadłam chyba cheddaru. W sensie, no jadłam na pewno w daniach, ale tak, żeby samodzielnie sobie. Będziesz zaskoczona, stary jest zajebisty. Dobra, jeszcze jest jedna zagwozdka. Ile ja to mam w ogóle piec? Zastosuję tutaj moją ulubioną metodę na oko. No i co, termoobieg dam chyba z jakieś 200 stopni, no 195, dobra. Czas pieczenia 25 minut. No zobaczymy, dobra Hubert, dawaj, oficjalnie. Tam, tam, ta-dam, tam, tam, ta-dam, tam, tam, ta-dam. O kurde, jaki syf, tu nie nagrywaj. Tam. To stary narobił, bo ja w piekarniku praktycznie nic nie robię. No dobra i zobaczymy, co piekarnik nam wyczaruje z tej naszej lasagne zapiekanki. Myślę, że będzie mimo wszystko pyszne, no nawet jeżeli nie będzie super idealne, no bo na pewno sos beszamelowy zrąbałam. I przepraszam, ale w ogóle no ciekawe jest to, że ja wiedziałam, jak się go robi, tylko wiecie, tak... No pamiętałam, że to masło najpierw się podsmaża, w sensie z mąką. Zawaliłam. Dobra, ale myślę, że będzie smaczne mimo wszystko. No i zobaczymy się na degustacji. Zabieram się za ten bałagan. No powiem wam, że wygląda i pachnie fantastycznie, będąc całkowicie skromną. Ogólnie to wiem, że powinno się trochę pewnie poczekać, żeby to wystygło. Znaczy nie całkowicie, ale żeby trochę bardziej się jeszcze zlepiło. Ale jestem strasznie głodna i bardzo ciekawa tego. I chyba nie będę czekać. Tylko to przekroimy, poza tym wiem, że i tak się to trochę rozpadnie na pewno. No bo nie mamy właśnie tutaj lasagne, tylko łazanki w sumie. Także co, kroimy chyba. Ej, takie w miarę to jest zwarte. Może nam się to aż tak nie rozwali. Chociaż nie, już czuję jakąś wodę tu. Pewnie warzywa puściły. O, będzie sprawiedliwie. Dla mnie, dla ciebie i dla sekera, jak wróci z pracy. Mam taką kochlę, no trochę coś średnie, ale... O! Zwarte! Zwarte, zwarte, zwarte! Jest! Dobra, teraz się trochę rozwaliła, ale... Widzieliście? Była... Forma zapiekanki. Boże, nie sądziłam, że to się uda. Ja cię kręcę, ekstra. Hubert, chyba będziemy zakładać restaurację i serwować zapiekanki beszamelowe. Wyszło, wydaje mi się, że całkiem spoko, jeżeli chodzi o strukturę. No zaraz będziemy oceniać smak. Trochę wiadomo, mi się tutaj przylepiło do dna. Mogłam to wysmarować pewnie jakimś tłuszczem i byłoby lepiej. Ale kurczę, no pachnie bardzo dobrze. Z wyglądu też jestem całkiem zadowolona. Zleci mi zaraz wszystko. No muszę poczekać, aż wystygnie. Wybaczcie, strasznie duży kawałek wzięłam do buzi. Jeszcze był gorący, więc nie mogłam
nic wypuścić z ust poza parą, ale chciałam właśnie wziąć wszystkie warstwy, żeby szczerze ocenić. Ser na pewno ratuje sytuację. Jest spoko, trochę właśnie wyszło za jałowe, więc rzeczywiście mogłam dać trochę więcej tych przypraw. I troszkę warzywa jednak się nie przepiekły, jednak to był za krótki czas dla tych warzyw pewnie. Marchewka mi chrupała, chociaż to akurat uważam, że spoko, no bo taka marchewka, wiecie, ona i tak jest taka w bardzo małej formie, więc w ogóle mi to nie przeszkadzało. Mhm. Ale bakłażan się w ogóle nie przebiegł. Ma taką, wiecie, twardą skórkę. Nie, ale serio jest bardzo fajne, no i jaka giga porcja w ogóle warzyw różnorodnych. I białka dużo, no bo tyle serów i jojka. Kurde, super. Dobra, lecimy jeść z Hubertem. A, może się pożegnam. Dobra, kochani, a więc oficjalnie żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za uwagę. Napiszcie mi, czy taka nietypowa forma odcinków jest dla Was spoko. Zapiekanka wyszła spoko, więc jeżeli Hubert też zaakceptuje, to podzielimy się przepisem gdzieś tam w opisie odcinka. No i tyle. Zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo miło. I mam nadzieję, że fajnie spędziliście ten czas. Ściskam Was mocno, dziękuję i do zobaczenia.